Cześć, Dream Buffet. Ostatnio złamaliśmy wszystkie trzy pieczęci, a teraz idziemy do świątyni czarnego jaja. Ale jeszcze, tu zauważyłem, że sklepikarz w Dirtmouth ma mapy. Po pierwsze, Resting Grounds, czyli tamto, gdzie się obudziliśmy. Jak nas wywalili? Howling Cliffs jakieś i Queen's Gardens. Jeszcze mamy znaczniki do tych roślinek, które dają esencję, oraz wojowników, którzy też dają esencję. A tu Cornifer śpi? Chyba te. Ha! Wiedziałem, że coś tu będzie. Queen's Gardens. A klify są tutaj. Ja mogę się wrócić tam. Oj, to skażenie już zaszło za daleko. Tu też jest jakoś pomarańczowo. To jest centrum tej zarazy, czy jak? Otwiera się? Pękło! Można tu wejść? Można tu wejść. Co tu będzie? Co tu będzie? Na razie jest ciemno. Jakiś słupek? Drugi słupek. Kolejny słupek. Normalnie jak w Assassinie. Jak wchodzicie do tych miejscówek, tego ludu starego. I coś tu jest. Mogę tu odpocząć. To chyba znaczy, że tu będzie trudna walka. Naczynie. Pomimo iż związane, będziesz znał stan świata. Hollow Nest będzie całe znowu. O, w inwentory teraz widzę procent ukończenia gry. 57%, ale ukończenie na 100%, a ukończenie jakby fabuły to dwie różne rzeczy, więc zobaczymy, jak daleko, kiedy ostatni boss będzie. Czy to nie jest ten Hollow Knight? Ten, który pomnik miał? On się rusza. Okej. Okay. Ja może nie powinienem go uwalniać. Ja na pewno nie powinienem go uwalniać. Obudził się. Ej, już nie wygląda tak majestatycznie. The Hollow Knight. Jak on jest Hollow Knight, to czym ja jestem? Okej. Okay. Na razie nie jest źle, ale na pewno będzie gorzej. Pisaliście mi, że on jest trudny. I to bardzo. Na razie nie jest. Ale to dopiero rozgrzewka. Okej, okay, on się broni. Ow. Ui! Dobra, leczyć się. Teraz uciekać. Czasami niepotrzebnie robię unik. Chcę zrobić unik i potem skoczyć. Ale są cooldowny. Lepiej jest skoczyć po prostu. Au. Ale on za wolno skacze. Czasami. Okej, okay, wkurzył się chyba. Co to? Okej, okay, nie. Leczyć się. No. Nie. Dobra, ta faza jest inna. Już nie robi. Trzeba się trzymać bardziej ziemi. O! To już nie spodziewałem. Oj, dobrze, że tuż obok jest to. I tak właściwie to wywalam. Szybsze leczenie, większy zasięg. I jeszcze większy zasięg. Chcę mieć duży zasięg. Tutaj w tej pierwszej fazie trzeba głównie skakać. A ja robię uniki. I to jest błąd. Aj, uderzyłem go o jeden raz za dużo. W drugiej fazie trzeba się trzymać ziemi. Bardziej. Okej. Nie, on też robi ten atak. On robi te same ataki co wcześniej, tylko robi kolejne jeszcze. Dobra, hop, hop, hop. Nie, już chciałem skakać, ale... Nie zdążyłem. Oj. Czy to mi nie zadało podwójnych obrażeń? Nie wiem, czy ten zasięg w ogóle jest dobrą rzeczą, bo ja go głównie biję atakami z góry. Bo jak go atakuję z boku, to odsłaniam się na atak. Więc atakowanie z góry jest chyba najlepsze. Bo on nie bije w ogóle do góry. On bije w boki bardzo. Jeżeli ja go atakuję i on wtedy zacznie bić, to ja... No są cooldowny. Nie jestem w stanie czasami wyskoczyć do góry, więc lepiej go atakować z góry. Szybsze bieganie. Może smród? Może ten swarm? Spróbuję. Widzicie?
Z góry trzeba go bić. Au, nie, nie, potrzebuję zasięgu. Bo ja jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że bardzo łatwo mi jest... Au. Bardzo łatwo mi jest z góry bić, bo mam zasięg. Tak, to bije podwójnie, to bije podwójnie. Nie, potrzebuję zasięgu. Dobra, odór jest useless. Tak samo tego raczej nie będę jednak używał. Nie, ja muszę zużywać na leczenie. Wezmę walę tego Sprintmastera, a wezmę walnę, żeby więcej dusz zbierać trochę. Aj. Okej, okay, nauczył się skakać dokładnie wtedy, kiedy jestem nad nim. Zakładam, że to jest zamierzone, żeby nie robić tego, co ja. Żeby nie atakować z góry. Nie, 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 dlaczego nie ma jakiegoś większego? Dlaczego po jednym ataku ja go budzę? Na styk. No nie. Ten atak ma strasznie duży zasięg. Ja nie jestem w stanie podskoczyć tak szybko. Okej. Okay. Jakiś nowy atak. Co? Co on zrobił? Nie, nie, nie wygrałem jeszcze. To nie koniec walki. Ale co on zrobił? Czemu? Co to jest? Oj, oj, oj. Ow! Tego się nie spodziewałem. Okej. Okay. Nie jestem pewien, co tam miałem zrobić. Czy ja miałem tuż przed atakiem uniknąć? Ta ostatni boss w Dead Cells też tak robi. Ten ostatni, ostatni. Nie, Hand of the King. To już chyba będzie ta faza. To już chyba będzie ta. Nie, jednak nie. To już ta. To jest moment, żeby go bić. I tutaj też chyba trzeba go bić. A mi się wydaje, że tylko jak go bije od wewnątrz, jak on się otwiera, to wtedy mu to robi jakieś takie obrażenia poważne. Albo to po prostu chodzi o to, że on zmusza cię do leczenia tym atakiem. No nie, jest jakiś długi atak, więc za dużo życia nie tracisz. Okej. Chciałem go uderzyć wtedy. Dawaj, tak. Czemu on się tłucze w ogóle? O co chodzi? A, bo on jest pusty, bo on tam nic nie ma w środku. Ale tło. Patrzcie, coraz gęstsze jest. Nie, można tego uniknąć. On jest coraz słabszy, tak mi się wydaje. Coraz gorzej atakuje. Nie, trzeba lewo-prawo po prostu. On nie jest w stanie tak szybko się rozpędzać. A to... już? Fokus! Jego też? Ale to cała choroba jest. I wszystko w nim. Właśnie, ja wsysłem całą chorobę. I co teraz? I teraz on będzie w łańcuchu zamknięty. Przez jego poświęcenie Hollow Nest trwa wiecznie. On się poświęcił w ten sam sposób. Pokonał poprzedniego Hollow Knighta, gdy tamten słabł i sam tam zasiadł, zamknął się, całą tą chorobę Hollow Nesta zamknął w sobie. I teraz my, kiedy ta choroba zaczęła znowu się uwalniać, musieliśmy rozwalić jego i sami się zamknąć. To nie, nie tego się spodziewałem. Myślałem, że to my po prostu jakby zniszczymy cały świat, próbując, szukając jakiejś siły.
A to jest zupełnie na odwrót. No to coś dużo zepsuliśmy, uwolniliśmy chorobę jeszcze bardziej, ale też ją zamknęliśmy całkowicie. No powiem wam, ciekawe. To jest... No dobrze, dobrze mówiliście, tu jest dobra fabuła. Jeff Van Dyk. O Jezu, a tego Hollow Knighta na Steel Soul Mode trzeba będzie tłuc. Będę miał jedną szansę. A powiem wam jakby... Gratulacje. To jest trudny, wymagający boss, ale on akurat jest, powiedzmy, sprawiedliwy. On nie ma niczego takiego, że nie masz jak tego uniknąć. Niektóre ataki ledwo co da się uniknąć, czasami nawet się nie da praktycznie w pewnych sytuacjach, ale jednak on ci daje chwilę na leczenie, więc to jest dobry boss, to jest dobry boss. Tak, tak, udało ci się, brawo, triumf, osiągnąłeś, super. Ukończenie gry. 57%. Czas 15 godzin. Na speedrunie będę musiał przejść w 5. Pozdro. Ale najpierw chyba Steel Soul. Właśnie, Steel Soul Mode. No shade, no reviving. Raz padniesz i koniec. Ultimate Challenge. Ajajaj. To będzie masakra. O! Nowe tło. Będziesz tu znowu? A! Mogę go pokonać jeszcze raz? Ej, fajnie, mogę sobie ostatniego bossa tłuc ile chcę. Ale nie, weź mnie załatw. Bo ja potem będę musiał znowu napisy końcowe oglądać. Chociaż może nie? Nie wiem, zobaczę co się stanie jak go pokonam drugi raz. Nie, dobra, jednak mnie załatwił. Ale dobrze, przed Steel Soul Mode mógłbym sobie poćwiczyć go dokładnie. Wezmę sobie tego Spirit Mastera. Chcę jednak trochę szybciej chodzić, okej? Okay? To może pójdę na te Howling Cliffs, chciałem powiedzieć Howling Peaks. Ale tu nic nie ma. Czyli to po prostu ta mapa, to miejscówka to jest taka jakby cię... Nie, to nie jest dla ciekawostki. Tam można jakoś pójść. To miejsce. To. Byłem tam na początku gry, nie miałem tam mapy. Teraz mam tam mapę. To jest to miejsce, w którym jestem. Te biomy są połączone, te miejsca dwa są połączone. Muszę tam wrócić. I wtedy przejdę tam na górę. O. Czyli to tędy trzeba przejść. Howling Cliffs. Pewnie będzie mi się często myliło i będę mówił Howling Peaks. Truchło wielkiego robala. Czy to jest wojownik? To jest wojownik. Czekaj, tutaj jest ławeczka obok. Że w takim miejscu mam odpocząć? To jest drugie wyjście. A nie. To jest jakieś przejście dalej. Ciebie już widziałem. Nailmaster ma to. Znalazłem matę. Tak, tak, coś myślałem, że czuję aurę wojownika, który nadchodzi. Dobra, dobra, wiemy o co chodzi. Dasz mi jakiegoś skilla. O! I za darmo. Ten jest lepszy. Ten za darmo bierze. Uczy. Cyclone Slash. To wydaje się być lepsze. Ej, fajne. Całkiem. Ale nie wiem jakie to ma obrażenia. Czy takie same, czy większe? Nie wiem, czy to będzie przydatne w ogóle. Chyba większe. No, słucham cię. Jestem Gorb. Okej. Okay. I'm Groot. Klękaj, klękaj, klękaj przed grobem. Wielki umysł, jest tam grob. Wznieś się, wznieś się, wznieś się z gorbem. Dalej. Jakie ty masz ataki? Okej. Okay. Jungle Abomination. Dosłownie. Ty tylko tak atakujesz? A! No nie za trudny boss. Wow, no wiedziałem, że będzie trzy razy walił. Tak czy siak za trudny to on nie jest. Jestem Gorb. Wielki umysł. Ból. Wznieś się. Jestem Gorb. Gorb jesteś. Wiem. Ja miałem tej esencji przynieść? 300? 500? 200? Nie pamiętam absolutnie. Co już tu leży? King's Idol. A, to jest też do sprzedaży tylko. Okej. Okay. Tam nie można przejść. Jakiś wiatr. Okej. Okay. Tu jest ciągle, że jest ta roślinka. Nie jestem pewien czemu w ogóle. Roślinki już nie ma. A może i jednak jest? Ja po prostu nie zebrałem wszystkich, nie? No, te które zostały, no to wróciły z powrotem. Ale to jest dobre, bo w ten sposób możesz jeszcze raz walnąć tą roślinkę i zobaczyć dokąd poszły. Te, których nie możesz znaleźć. To są nawet kartki. Tutaj kornifer normalnie był. Dużo motylków. Okej. Okay. Któreś DLC właśnie z tych darmowych było takie motylkowe, jakby takie... Albo to jakiś update był? Nie wiem, pamiętam grafikę. Johnny's Blessing, błogosławienie Johnny. Mam więcej życia, ale nie mogę się leczyć.
Co to? Niebieskie dziecko, Johnny. Widzę, że dzierżysz moje błogosławieństwo. Nie pamiętam, żebym ci je dała, ale... No już moja pamięć trochę zawodzi. To by było dobre... Na bossy, przy których trudno jest się leczyć. Po prostu bym się nie leczył absolutnie. I bym się bardziej skupił na ataku. Na skillach od obrażeń. I to jest taktyka. Trzeba wszystkie te czarmy znaleźć. I potem jak je znajdę, to trzeba ogarnąć taktykę na każdego bossa. Wymyśleć, jakie połączenie czarmów. I potem jak będzie Steel Soul Mode, to właśnie farmić te czarmy, zdobywać je. I teraz jest to drzewko tutaj. Wasteland. Ej! Robaki zredukowane. Co, że jest mniej robaków? Nie wydaje mi się, jest ich chyba tyle samo. Ale nieważne, drzewko chyba zrobione. O, i tu są te muchy teraz. Te zrzucające, co w Koloseum były. Dobra gościu, co mi dasz? Za kolejne robaczki. No teraz jest ich już więcej, a tam w tle jeszcze są. One w tle chyba też się tam liczą. No, obsypię mnie szyszkami. Ten to daje dużo. I jeszcze coś mi dał, jakiś czarm. Kolejne coś mi dał. Okej, okay, koniec. Dostałem 2000 ponad. Jajo. Seal. Poważnie. Ja dalej nie wiem, po co mi te jaja. Dobra, także następnym razem pójdziemy do Ogrodów Królowej, a na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.